A oto kolejny odcinek Diablo 3. Ostatni odcinek na poziomie mistrzowskim. Już pomalutku będziemy wchodzić na te pierwsze poziomy tormentów, jeżeli mi postać przeżyje oczywiście. Ale nie powinno być tak źle. Ja może wam powiem, co tutaj się ostatnio u tego barbarzyńcy zmieniło. Niewiele się zmieniło. Zmienił się na pewno amulet. Wcześniej mieliśmy coś takiego. O, i teraz zobaczcie, wpadł mi taki bardzo sympatyczny amulet, wytrzymałość rośnie masakrycznie, jeszcze tutaj przelosowałem witalność. To znaczy, co prawda, jakby w tym amulecie zamienić to skracanie czasu odnowienia wszystkich umiejętności 8% na coś tam innego, sympatycznego, no to pewnie nie byłby taki zły, tylko że przelosowywanie właściwości w legendarnej biżuterii wymaga, no, bardzo drogich kamieni, także... Także, no, ciężko by było. A nawet jakbym to przelosował, to nie wiem, czy ten amulet byłby lepszy od tego. Ciężko by było z tego amuletu zrobić amulet lepszy od tego rzadkiego, no, ale wiadomo, musimy go trzymać jako przedmiot zapasowy na pewno. Poza tym, co tutaj się zmieniło? Na pewno przelosowałem w opończy Blackhorna jedną z właściwości. Tutaj też była wcześniej witalność, tylko ta witalność była dużo mniejsza. Tam było chyba 430 czy jakoś tak. Ja to podniosłem do 491. Zamiast witalności mogłem wziąć procent do zwiększenia życia i myślałem, że to będzie lepsze, ale tak zacząłem przeliczać i okazało się, że akurat na ten etap rozgrywki, biorąc pod uwagę te wszystkie moje bonusy ze sprzętu, bonusy z mistrzostw i tak dalej, okazało się, że jednak na tym etapie ta duża witalność taka, 5 stówek prawie, będzie lepsza niż 15% do... znaczy 15% do życia. Także uwzględnione w tych obliczeniach jest to, że no jednak połowa witalności jest zamieniana na pancerz dzięki zdolności pasywnej stalowe nerwy. No akurat tak to wychodzi w przypadku tego barbarzyńcy, póki co. Także mamy witalność tutaj. Poza tym jakoś nic tutaj specjalnie nie zmieniałem. Zbieram diamenty. No, ciężko mówić o zbieraniu diamentów, jak mam dopiero jeden taki nieskazitelny królewski diament. Zrobienie takiego nieskazitelnego królewskiego diamentu od podstaw z markizowych diamentów to jest koszt około 10 milionów złota. No, niedługo zrobię sobie drugi. Jak zrobię drugi, władujemy te diamenty w spodnie i co się wtedy stanie? Jak krzyknę, to wtedy z takimi już lepszymi diamentami o grubo przekroczymy 30 milionów wytrzymałości. Czyli na tych pierwszych poziomach torment, no, będzie w miarę bezpiecznie, myślę. Jak mi prądu nie wyłączą, no to ta postać tam jakoś chyba przeżyje sobie na luzie w miarę. I będziemy kombinować dalej. A jak nie przeżyje, to wtedy, troszeczkę zmieniłem zdanie, to wtedy nie tworzę nowego barbarzyńcy już, który miałby dostać ten zapasowy sprzęt, tylko ten zapasowy sprzęt dostanie krzyżowiec. Wtedy już bym jakoś zajął się tak dogłębniej, że tak się wyrażę, krzyżowcem. Tu jest akurat sprzęt siłowy, no bo właśnie przecież był gromadzony przez barbarzyńcę, czyli dla krzyżowca też by akurat pasował. No ale mam nadzieję, że mi ta postać za szybko nie padnie. Tych składników się tutaj zbiera coraz więcej, wiadomo. Zbieram także materiały do craftu, argumentatory. Są potrzebne te argumentatory między innymi, żeby wykonać, to się chyba rozdarcie nazywa, tak jest, taki, zobaczcie, taka legendarna buława dwuręczna, rozdarcie, i właśnie to wymaga argumentatora, żeby coś takiego zrobić, i rozdygotanej ampułki. Ja już sobie z 6 takich rozdarć zrobiłem, ale akurat pecha miałem, były trochę gorsze od tej mojej obecnej broni, ale będę kombinował dalej, będę próbował dalej takie rozdarcie zrobić. Ta rozdygotana ampułka, ona wypada, wypada z tych, z unikalnych kafarowych hegemonów, młotkowego i jeszcze jakiś tam jest taki, znaczy... Dwa kafarowe, unikalne hegemony się pojawiają w czwartym akcie w piekielnych szczelinach tam. No i właśnie z nich może polecieć taka rozdygotana ampułka. Im wyższy poziom trudności, tym większa szansa, że taka rozdygotana ampułka wypadnie. To się tyczy wszystkich takich unikalnych materiałów rzemieślniczych. No i właśnie takie argumentatory będę chciał sobie przerabiać na rozdarcie. Nie wiem za bardzo, co robi to rozdarcie ziemi pod stopami wrogów. Czy to jakoś obrażenia im będzie zadawało? Czy jakoś unieruchamiało ich może? Nie mam pojęcia, jeszcze tego nie testowałem, a mogłem przetestować, bo jakieś słabsze takie argumentatory miałem zrobione już. Także
Aha, wiem, co jeszcze wam chciałem pokazać. Taka ciekawostka. Taka fajna ciekawostka. No, znaczy, fajna ciekawostka dla tych, którzy grali w Diablo 1. Obsydianowy pierścień Zodiaku. Ci, którzy grali w Diablo 1, nie wiem, może kojarzą taki przedrostek w tych przedmiotach magicznych jak obsydian i przyrostek of the Zodiac. Jeden z pierścieni, taki najbardziej chyba poszukiwany przez graczy Diablo 1, jeden z magicznych pierścieni najbardziej poszukiwany to był właśnie Obsidian Ring of the Zodiac, obsydianowy pierścień Zodiaku. Pierścień, który gwarantował bardzo duże wszystkie odporności i bardzo duży bonus do wszystkich atrybutów, podobnie jak ten pierścień. On też zawsze gwarantuje bonusy do statystyki, bonusy do wszystkich odporności. Co prawda nie takie, jak to miało miejsce w Diablo 1, bo w Diablo 1 tam bonus zodiakalny do wszystkich tych atrybutów to wynosił od 16 do 20 punktów, a bonus obsydianowy do wszystkich odporności, kurde, nie pamiętam dokładnie, ale to było powyżej 30 do wszystkich odporności. Albo powyżej 40, tylko powyżej 40 to był Emerald już chyba. No właśnie, w sumie to Emerald, Ring of the Zodiac były poszukiwane, a nie Obsidian. Emerald chyba było lepsze, no chyba, że mi się coś pomieszało, ale... No ale taka właśnie ciekawostka. Ku czci z Diablo 1 zdobili obsydianowy pierścień Zodiaku. Nawet jest to i w opisie napisane. Wielu śmiałków poniosło śmierć, próbując znaleźć ten osławiony pierścień w katakumbach pod katedrą za karą w Tristram, czyli właśnie ta sama katedra, po której sobie chodziliśmy w Diablo 1, jak przemierzaliśmy cztery pierwsze te poziomy podziemi, no nie? No dobra, dzisiaj sobie zrobimy szczeliny. Jeszcze dzisiaj zrobimy szczeliny na poziomie mistrzowskim. Zobaczymy, jakie lokacje mi tutaj wylosuje. Mam nadzieję, że nie lokacje z jakimiś uciekającymi, trzymającymi się z dala, ostrzeliwującymi mnie potworami. Mam nadzieję, że szybko się załaduje. Zawartość skrytki, poziomy zaawansowania rzemieślników, formuły i złoto są dostępne dla wszystkich postaci przypisanych do konta. No chyba, że są po prostu postacie, wiecie, podzielone na softcore i hardcore. Oj, coś się musi tutaj dograć znowu. Dobra, mamy bossa na starcie. O, bossa i czempionów na starcie. No to ładnie mi tutaj wylosowało, co? Obserwujcie życie, czy schodzi. Chyba nie schodzi jeszcze, co? No ale 30... jak to zwalnia. To jest też przyczyna, dlaczego na nagraniach mi to tak zgrabnie i płynnie nie wychodzi, to zabijanie ich, niż jak gram na przykład sobie poza nagrywaniem. Ale padli dosyć szybko pomimo tych ścinek. Dobra. Oj, ale szybko to poszło. Już 6%? To jakaś taka szczelina będzie? Albo z małą liczbą istot. Jakoś tak to wyliczyło, że już 6% sobie nabiłem. Albo po prostu niby mało istot, ale to będą istoty produkujące inne istoty na tym poziomie lub na innych poziomach. Albo jeszcze coś innego. Zobaczymy. Tak też zauważyłem, że to przejmowanie kontroli, to zauroczenie, wiecie, z mojego okrzyku plus bonus z hełmu, no fajnie się sprawdza na elity, ale z drugiej strony troszeczkę osłabia działanie odwetu. No bo wiecie, odwet się aktywuje, gdy ja jestem trafiany przez wrogów. A jak ja przejmę nad nimi kontrolę i oni się biją pomiędzy sobą, no to ja zbytnio trafiany nie jestem wtedy. Wtedy to za dobrze nie działa, no ale mimo wszystko, no ten hełm, no to musi zostać z tym przejmowaniem kontroli, to jest po prostu masakra. Ale jak widzę, że po prostu nie mam problemów z jakimiś przeciwnikami i zależy mi na szybkości zabijania, to wtedy nie przejmuję kontroli, tylko właśnie pozwalam się częściej trafić. Częściej ten odwet się aktywuje, mogę zadawać im więcej obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Także barbarzyńca dostosowany do sytuacji jest. A jak widzi, że ma problemy jakieś, że może jakaś podwójna czy potrójna elita, bo on tak często biegnie, zbiera te elity na siebie, wtedy może sobie krzyknąć, przejmie kontrolę i pomalutko ich tam sobie wybija. Właściwie to szybko ich wybija. Kraina zmiany, poziom drugi, tutaj jest. Aj, ci blokują mnie tutaj. No właśnie takich przeciwników za bardzo nie lubię. Podlatują. Dobrze, że mamy to krwawienie, że możemy im załączyć. Nie wiem, jak duchy mogą krwawić, no ale chyba to są duchy, co? Tak fruwają, no wpół przezroczysty chyba rodzaj duchów to jest, ale z drugiej strony nie są... Nie, to jest klasa żniwiarz. Gdyby to były duchy, byłyby określane jako nieumarli pewnie. Ale wyglądają jak duchy.
W każdym razie fajnie, że to krwawienie mamy, to nawet jak gdzieś tam odlecą, to to życie im spada. Często mogą paść. O, kapliczka wyładowań, patrzcie na to. Teraz po prostu biegniemy. Mam nadzieję, że jakichś wrogów tutaj znajdziemy. O, tutaj. Zawsze jak biorę tę kapliczkę wyładowań, to jest pusto, nie? To jest po prostu szok. O, dobra. Biegniemy, biegniemy. Ona trwa bardzo krótko, ale po prostu niszczy wszystko. Jeżeli to są obrażenia... Ta dupa, nic tutaj nie spotkam po drodze. Tu jeszcze zabijemy jakąś grupkę. Ale powiedzmy tego strażnika szczeliny całego, głównego bossa, to jest w stanie taka kapliczka załatwić momentalnie. Nie wiem, czy to jest uzależnione od obrażeń bazowych broni, te obrażenia wyładowań. Ale mam wrażenie, że tak. Ten strażnik szczeliny to po prostu z 3 sekundy i go nie ma. Jak się ma takiego fuchsa i trafi na kapliczkę wyładowań. No ale... Nie zaprezentowałem jej działania tak, jakbym chciał. Czasami się trafi na taką kapliczkę i po prostu przejdzie przez cały poziom, niszcząc po drodze elity, wszystko. Po prostu nawet postać się nie musi zatrzymywać. Później się tylko wracam i zbieram przedmioty po nich. Kapliczka... A czy zaraz, gdzie się tutaj wróciłem? Ojejku, procyk. Gdzie ty tu masz iść? Na dół. Strolowałem was tą... No bo wam zabrałem czas. Ale nie zamierzenie. Poziom 220 już mamy. Już albo dopiero to tam jakoś. Znaczy, ja jakoś nie chodzę na takie lokacje, żeby szybko nabijać expa jakoś. Bardziej skupiam się jednak cały czas na pozyskiwaniu przedmiotów. Teraz bardziej skupię się na tym craftingu chyba. Będę szukał tych materiałów rzemieślniczych. Nie tylko te argumentatory będę przerabiał, także mam pomysły na inne przedmioty, na inne sety właściwie. Będę chciał przedmioty takie setowe robić, nie wiem jak mi to wyjdzie. Fajnie by było jakiś ten kamień Jordana fajny znaleźć, albo jest na przykład taki unikalny pierścień, bardzo by mi się przydał do moich planów odnośnie tego barbarzyńcy. Jest taki pierścień, który, jak go nosimy, który sprawia, że potrzebujemy o jeden przedmiot mniej z zestawu, aby mieć zapewniony bonus za ten przedmiot. Czyli możemy wcisnąć więcej zestawów naraz sobie. Albo na przykład... właśnie, to na przykład z takim pierścionkiem już by wystarczyły buty Blackhorna i zbroja Blackhorna, żebym dostał bonus za 3 przedmioty. No nie? Super sprawa. Obniżone obrażenia zadane przez przeciwników elitarnych byłyby zmniejszone o 10%. Jeszcze bonus do złota by był znajdowanego. Gdzie ja tu chodzę w ogóle? Gadam i się wracam na obszary, gdzie już chodziłem. Znaczy, po których już chodziłem. Muszę się skupić tutaj bardziej. Dobra. Mogliby jakieś litki mi dać. Ogólnie mam taki plan. Znaczy, gdybym znalazł ten pierścionek, to nosiłbym na pewno 3 zestawy. Jeżeli bym go nie znalazł, to 2 zestawy. Nie jestem jeszcze gotowy. Blackhorna i Ashery na pewno. Blackhorna i Ashery, jeżeli bym tego pierścionka nie znalazł. Oczywiście nie pełne zestawy, tylko z Blackhorna może jeszcze pasek bym chwycił. A z Ashery bym wziął sobie rękawiczki i naramienniki. No, podczas walki z tym... Z Maltaelem, no to może bym jeszcze spodnie sobie zakładał Ashery, żeby trzeci bonus mieć. Bo wiecie, jak się walczy z pojedynczym bossem, no to... Czyli mamy do czynienia tylko z jednym przeciwnikiem, to wtedy barbarzyńca nie będzie pierdział. To można by się wtedy pokusić na jakieś takie lepsze spodnie. Lepsze przeciwko pojedynczemu przeciwnikowi oczywiście, no bo przeciwko grupce wrogów, no to po prostu to pierdnięcie jest rzeźnickie, jeżeli korzystamy z broni oburęcznej. Nawet jak korzystamy z jednoręcznej, no to się świetnie sprawdza. Ale w przypadku broni dwuręcznej to jest po prostu masakra. Ale właśnie jakbym chciał na jakiegoś takiego Maltaela chodzić sobie, czy tam na Adrię, gdzieś tam na wyższych tormentach, nie wiem czy do takiego stanu w ogóle dojdzie, no to trzeba by na pewno mieć taki zapasowy sprzęt na wszelki wypadek. Czyli wiecie, zmieniamy wtedy spodnie na takie z zestawu. Do broni wkładamy diament, taki perfekcyjny. On tam chyba wtedy dodaje 20% obrażeń przeciwko istotom elitarnym. Na pewno się lepiej sprawdzi niż te obrażenia krytyczne zwiększone. Przeciwko takiemu właśnie pojedynczemu bossowi elitarnemu. Obelisk tarczy, to ten mniejsza z tym. Można takie sobie przygotowania robić.
No i teraz zaczęło wolno to iść wszystko, ale to też taki obszar. Nie lubię też, jak są takie w tych szczelinach Nefalemów wąskie przejścia. Dużo wąskich przejść jeszcze do tego istoty, które uciekają. Tu jacyś uciekający oszczepnicy, jakieś ci fruwający żniwiarze. Potrzeba więcej czasu. Ten barbarzyńca musi za nimi chodzić często. I też nie lubię, jak występują tak właśnie pojedyncze albo po dwóch. Największe obrażenia, najszybciej ten barbarzyńca sobie radzi właśnie z takimi grupami wrogów. Jak muszę gdzieś pojedynczo do nich podchodzić i wykańczyć, to widzicie, tutaj była grupka i już w sumie leżą, nie? Jak spotkam pojedynczego wroga, to muszę go tak jakoś klepać z tej bazowej umiejętności. O, tutaj mamy elitki. Przyjmiemy sobie kontrolę. Tak kiepsko mi wyszło to przyjęcie kontroli w tym przypadku. Ciekawe, czy szansa na przejęcie kontroli jest uzależniona od poziomu trudności, ale raczej nie, co? O, trucizny plus wybuchy. Już mi to życie trochę tutaj schodziło. Tak beztrosko sobie tutaj stałem. Skrzyneczka. Markizowy diament. Kurde, niby te cesarskie mogą już lecieć tutaj, ale tak rzadko one lecą. Najczęściej zostawia te kamienie, takie cesarskie, strażnik tej całej szczeliny. A tak, to jakiś taki kamień zdobyć, to jest masakrycznie ciężko. Dobra, idziemy prosto, szukamy elit. Co za elity tutaj mogą być? Jakie to są grupki potworów? Takie będą pewnie elity. O, ale są fajne. Są fajne grupki. Podbiegają do mnie same, także szybko powinniśmy tutaj się przemieszczać. Tak. Są jeszcze ci wojownicy klanu. A, trochę mniej fajni są ci szamani klanowi. Ale to nic. Wciąż czekam. A elit nie ma. O, ci też podbiegają sami. Te psiaki są dosyć wytrzymałe, znaczy no powiedzmy. Ale damy sobie radę. O, tutaj kontrolę przejąłem nad wszystkimi sługusami i bossem. No to było dobre. To znowu istota uciekająca. Piekłozryw się nazywa, oprawca książąt. I tak najlepszy przyrostek nazwy bossa to jest żujący czerwie. Często się tacy bossowie pojawiają. Jego imię i dopisek żujący czerwie. No właśnie, pojedynczy przeciwnik, już mam problemy z zabiciem go. Ajdź! Jeszcze źle wykorzystałem te toporki moje. Czemu on taki odporny jest? Ej, przecież nie ma nawet... A teraz jeszcze mu shielda załączyli, świetnie, dobra. Znaczy tak, tych by się przydało zabić, bo oni właśnie te shieldy rzucają. Tylko, że oni też mają skłonności do uciekania. I... Potrzeba więcej czasu. Trzeba atakować tych, którzy nie mają założonych tych shieldów. A przejmę kontrolę. O, teraz sobie shieldów nie będą zakładać. Wzajemnie. Ale ten szaman wytrzymały był, ale zauważyłem, że ci szamani zazwyczaj wytrzymali są. No właśnie, kolejny taki szaman. A przejmiemy kontrolę. Jeszcze będzie uciekał. Ale to nic. Będziemy go tutaj prać pomału. Życie nie schodzi. Popsuł się. Tropicielska klinga. Lipa. Potrzeba więcej czasu. Okej. Okay. Czyli podejrzewam, że tutaj będzie sporawo tych szamanów, jeżeli chodzi o elity. A, ale tutaj na przykład dla odmiany coś innego. Kontrola przejęta. Ci powinni paść stosunkowo szybko, pod warunkiem, że zobaczę, gdzie jest ten właściwy. Dobra. Popsuli się wszyscy naraz. A, to słabe. Diamencik zbieramy. Kolejne elitki. A gdzie reszta? Gdzie reszta? Tutaj idą. Przejmujemy kontrolę. Klepiemy ich. Zagrażanie mają. Mściciel. Oczywiście uciekają. Oczywiście. O, jeszcze jedne litki. Super. To ważne. Przejmujemy kontrolę.
wspólne zdrowie. O, wspólne zdrowie jest akurat okej. Okay. To często działa na niekorzyść potworów, bo po prostu zajmuje im slota. No, z drugiej strony nie ma czegoś takiego, że się jednego pozbędziemy i później już jest z górki, pozostaje ich mniej. Tylko praktycznie od początku do końca walczą wszyscy razem. O, to trzeba wziąć do osiągnięć. Nie jestem jeszcze gotów. I lecimy dalej. To jest tak to będzie. A nie, jeszcze jest zejście na dół tam. Dobra, zejdziemy sobie w sumie. Chociaż. A, ja wiem. Dobra, zejdziemy, zobaczymy, co tam będzie. Może jacyś bardziej przystępni przeciwnicy mi się trafią. Nie uciekając. Żeby to szybciej poszło. No, co tutaj? O! No to już raczej będzie ostatnia lokacja. Takie spowolnienia są. Ludzie też pisali o tym. Pisali o tym, widziałem na forum. Bałem się, że to tylko u mnie, ale wow, ile elit, ale fajnie. Zgarniemy je tutaj wszystkie, żeby przetestować możliwości barbarzyńcy. Przejmujemy kontrolę. Ups. Tajemne zaklęcia plus ten. Plus stapianie, to niezbyt takie sympatyczne. No, ale już padają. Barbarzyńca się zesrał i w ogóle. Jeszcze eksplozje tu będą. No, życie mu chyba nie spadało przy nich, nie? Udało się. No właśnie, jeśli nie uciekają, no to jest łatwiej. Padają wtedy momentalnie. A jak trzeba tym barbarzyńcom za nimi biegać, to jest po prostu masakra. No właśnie, trzeba jakiegoś speeda sobie załatwić większego. No, ci wszyscy przeciwnicy mi się tutaj podobają. Moglibyśmy to sobie poobchodzić jeszcze. Potrzebuję furii. Nie jestem jeszcze gotów. Gorzej jak się zmienią w tych bezbożnych niewolników, wtedy mają więcej życia, ale im to nie pomoże. I stoją przy mnie, a nie uciekają, to jest okej. Okay. A, kolejny. Przejęty. Będzie wybijał swoich sługusów. Popsuł się. Cytadelowy klin. O, to akurat do cytadeli za karą. Sztandarowa broń. O, tych trzeba szybko zabić, zanim się zmienią. Wciąż czekam. Tych olewamy, szukamy elitki jakiejś. O, no, tych trzeba zabić. Potrzeba więcej czasu. O, widzę studnię z expem. Zahaczymy ją. Przy okazji zobaczymy, jaki limit teraz mam. 363. Nie wiem, czy więcej może być, czy już mam maksymalnie tych studni i ile mogę wziąć wziętych. Elity, dawajcie mi dużo elit. Nie dam się zatrzymać. Tych trzeba też rozpracować. O, tak, przejąłem nad nimi kontrolę tylko dlatego, żeby, wiecie, musiałem zregenerować sobie zasoby furii. No dobra, mamy w każdym razie Tetris to jakiś jest. Ja nie wiem, czy go miałem kiedyś. No wiem, że brakuje mi dwóch bossów szczeliny, żeby zdobyć osiągnięcie. Nie wiem, czy tego już miałem, ale wytrzymały jest też dosyć. Ale pewnie są bardziej wytrzymali ci bossowie jacyś. A, najgorsze, że się podsuwa. Dobra, połowa życia mu spadła. Zabijemy tego bossa i jeszcze się troszeczkę przejdę. O, ktoś chce dołączyć do naszej dzielnej społeczności. Bierzemy go? Wciąż czekam. Bierzemy go, nie? Tylko trzeba zabić tego... do tego strażnika całego. Jak smakuje strach. Ale twardziel to jest. Gin. No dobra, co nam tutaj zostawi? Krwawe odłamki. O właśnie, może sobie za odłamki jeszcze coś kupimy. A właśnie, mówiłem o tych spowolnieniach takich. Czasami jak się... Oj, musimy w ogóle do miasta zajść. Czasami jak na przykład ktoś zdobywa osiągnięcie, a akurat teraz nie, ale czasami jak ktoś zdobywa osiągnięcie, jak załączamy ekwipunek, jak wciskamy kontrol, coś takiego, to gra się na chwilkę zatrzymuje, ale to tylko w szczelinach Nefalemów. Zauważyłem właśnie
na forum, tam jak czytałem, że sporo osób ma coś takiego. Coś tam zawalili. No ale pewnie poprawią stosunkowo szybko. Dobra, przerabiamy w każdym razie to wszystko. Ile mamy tych... O! Mamy prawie 400 krwawych odłamków. Ja teraz ogólnie u Kadali kupuję sobie pierścionki. Pierścionki. Właśnie chciałbym, żeby mi wpadł albo kamień Jordana w końcu, albo ten pierścień, o którym mówiłem, który zmniejsza liczbę potrzebnych przedmiotów setowych dla uzyskania danego bonusu. Fajne to jest. No i fajnie jeszcze, żeby ten pierścień swoją drogą wylosował jakieś przydatne właściwości, żeby to jakaś lipa totalna nie była. Wracamy póki co. Jeszcze się przejdę troszeczkę po tych szczelinach tutaj. Tak przebiegnę się po prostu, żeby zobaczyć... No, zobaczyć, gdzie są elity i wykończymy je. Dużo chyba tutaj tego już nie zostało. Dobra, olać tych. O, tutaj mamy elity. Chodźcie wszyscy. O, tam też są elity u góry. Tylko, że tu będą zamrażać. Ej. Dobra. O, co to? Ej, mocy. Mocy to ja nie chcę. Dobra, ładujemy się, przejmujemy kontrolę. Potrzeba więcej czasu. Zapodamy im tutaj troszeczkę obrażeń. Teraz czy mnie będą zamrażać, czy nie, to już mniej ważne. Pierdzenie załączone, krwawienie załączone. Co jakiś czas walniemy odwet, no a może jednak wyjdę z tego zamrażania. Dobra, jeden... Jedna grupka czempionów padła? Chyba... Nie, teraz dopiero padła. Czy to w sumie nie był czempion? Bosior, o! No dodatkowe zdrowie ma, ale to nic. Ale to nic, już ma załączone krwawienie, jeden z drugim. Popsuli się. Popsuli się. Markizowy, to słabe. 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 Ale zostawiają tych przedmiotów dużo. Dobra, jeszcze jakaś elitka tu się uchowała? Czy tak nie bardzo? Dobra, tych jest dużo też. Wykończymy szybko. Nie jestem jeszcze gotów. I chyba wszystko. Studnia do osiągnięć. 1000 studni trzeba chyba zaliczyć, jeśli dobrze pamiętam. Muszę ich wybić, żeby mi nie przeszkadzali w teleportowaniu się, no nie? Okej. Chyba wszystko. Wracamy do miasta, przetworzymy składniki i jeszcze sobie na koniec... Znaczy, przetworzymy składniki, przetworzymy przedmioty na składniki. I na koniec sobie jeszcze pójdziemy do Kadali wylosować masowo pierścienie. A co? Może najpierw pójdziemy do niej, bo później i tak te pierścienie będę przerabiał. Jeszcze tutaj dostaniemy bonus do expa i trochę złota. Kadala, gdzie ona tutaj stoi? Gdzieś tu? Gdzie ona stoi w tym akcie? No, gdzie ta Kadala była? Na dole gdzieś była. Tu jest, no właśnie. Pierścionki. 10 sztuk krwawych odłamków taki pierścionek kosztuje. No to co, masowo bierzemy. Nada się na przycisk do papieru. Wielka szkoda. Może ci się przyda. No nie ma legendy. Nie ma legendy, ale to nic, będziemy to przetwarzać. Dołączymy tutaj jeszcze kolegę do społeczności. No, dużo skolejkowanych jest. A właśnie, nasza społeczność w ogóle przekroczyła już 500 członków. Jeżeli macie ochotę, to się tutaj dołączajcie. Na czacie zawsze ktoś praktycznie siedzi. Akurat teraz jest wcześnie i ładny dzionek, więc widzę, że mało osób dosyć siedzi, ale tak tutaj często jest, że wieczorami dochodzi do 50, tam nawet pamiętam raz było chyba 60 osób na czacie, także fajna sprawa, zawsze coś się na tym czacie dzieje. Można sobie wchodzić. Jak jesteście zalogowani w Diablo, to wchodźcie na czat. Ja też zaraz idę pobiegać sobie, bo taki naprawdę ładny dzień dzisiaj. No ale jeszcze zobaczymy, co ona nam za pierścionki dała. Może przy odrobinie szczęścia jakiś lepszy żółty się tutaj trafi. Przelosujemy w nim co nieco i jakoś to będzie. No ale nie wydaje mi się. Te moje pierścionki żółte, no tu jest fajny nawet, ale... No ten nawet... Zaraz, witalność, no... Ale nie, nic tutaj lepszego... Nie wyciągniemy z niego, nie. Z tego... Nie, z tego też nie wyciągniemy nic lepszego. Z
tego nie, z tego nie. Ale mówię, teraz wszystkie krwawe odłamki, jakie zdobywam, to idą właśnie na pierścienie. Kraft idzie głównie w broń. Potem będę kraftował jakieś takie właśnie setowe przedmioty. No i cały czas staram się ten diament zrobić drugi do spodni, żeby wytrzymałość wzrosła jeszcze bardziej. Okej, i to byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Następny odcinek, jeśli barbarzyńca wciąż będzie żył, to już sobie zrobimy na Tormencie 1 albo 2. Nie wiem, jak to mi wyjdzie, zobaczę, co mi się uda osiągnąć tutaj u tego barbarzyńcy, ale pewnie 1. Nie pali się, pomalutku sobie możemy te tormenty robić. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.